Idziemy zobaczyć, co robi Majerski. Chcecie zobaczyć, co robi Majerski? Patrzcie na to. Kurde, idziemy spróbować sadzić ze dwie, chociaż czy się do bagażnika zmieszczą, czy nie wiem, gdzie one będą jechać, na przyczepce z tyłu chyba. Cześć, siemaneczko, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj dzień wyjazdu z Olympusa, z Pattayi. Szkoda mi troszkę, fajne miejsce, fajnie się tu mieszka, no ale trzeba coś zmienić, trzeba coś zmienić. Ileż można, i tak 2 miesiące w Pattayi w jednym mieście, to i tak długo. A teraz praktycznie 2 kolejne dni, całe w trasie, będzie coś się działo, jakieś nowe miejsca, będzie coś się działo, będzie trochę ciekawiej. Byłem właśnie zatankować samochód, no i muszę wam powiedzieć, że tak, po pierwsze 2 miesiące nie jeździłem wcale, po drugie, oczywiście tutaj jeździ się po lewej stronie, to jeździ się już trochę inaczej. I dodatkowo mnóstwo skuterów obok ciebie, czyli naprawdę jeździ się całkiem inaczej niż w Polsce, całkiem inaczej. A przede wszystkim właśnie już nawet nie to, że ta lewa strona, tylko to, że tych skuterów wszędzie jest pełno i trzeba na to bardzo uważać. Dodatkowo w aucie kierunkowskazy nie są z lewej strony, tylko z prawej. No i takie trochę inne rzeczy są niż w Polsce z innej strony. Ale damy radę, bo w zeszłym roku czy na wiosnę jeszcze tego roku już też tutaj jeździłem samochodem, także muszę sobie tego troszeczkę przejechać parę kilometrów, poprzypominać i tak dalej, także będzie dobrze. Byłem zatankować samochód, mamy już zatankowany do pełna. Za godzinkę ruszamy w drogę, idę jeszcze tylko do sklepu po jakiegoś tosta, zjeść coś przed drogą, małego, niedużo, ale troszkę tak. No i spadamy, także już prawie wszystko gotowe. Kurczę, ja nie wiem, jak oni dają radę w tych barach, ale jest godzina 8:10. Przed chwilą jechałem obok jeszcze 2 innych barów, gdzie było jeszcze dużo więcej ludzi. No i kurczę, jak oni dają radę tyle siedzieć w tych barach i pić. To jest niemożliwe, no bo widzę, że piją. No, 8 rano, kolejnego dnia, że tak powiem, do której oni tak siedzą i ile dają radę tak pić. Kurde, no do 8, 9, 10 rano następnego dnia i tak cały czas? No niemożliwe. No, pierwszy odcinek trasy za nami. Jesteśmy już za Bangkokiem. To dobrze dla nas, że ten Bangkok przeszedł tak sprawnie. Nie było korków, wszystko super. Jesteśmy na stacji. Zrobiliśmy około 150 km. Auto spaliło tylko 9 litrów, więc jest ok. Idziemy sikać, coś chyba przekąsimy i jedziemy dalej. Mała przekąska. Jedziemy dalej. Droga jest ogólnie dobra, ale Bangkok, można zobaczyć, ile wiaduktów, ile dróg, ile zjazdów, ile samochodów, ile wiadukty, ile wiaduktów. Pełno takich wiaduktów. 3 wiadukty do góry, wiadukt nad wiaduktem. Kosmos. Co jesz? Chyba port. Świnkę. 12 batów, czyli za... Złoty 50. Dziewczyny gdzieś tutaj przyszły na jakieś zdjęcia z dinozaurami. O, ile tu ryb! O Jezu, jakie wielkie te ryby! Ogromne! Jaka tamta sztuka! Kurde, cóż to... No. A ta jakie ma płetwy takie, ja pierniczę! Ta ma płetwy, ona chciałaby coś zjeść! Nie mamy nic, żeby im coś rzucić. A tu takie jakieś dinozaury. Amazon. A, bo tu Amazon to kawiarnia. Taka z dinozaureczkami. Ryby. Oj, zatrzymaliśmy się na kolejnym postoju. Odpocząć troszkę. Skorzystać z toalety. Rozprostować nogi. Ale bycze te ryby. Ja pierdziele, co one jedzą? Że one takie wielkie są. Już to po prawej to, że... Pierdziele. O, jaki ma pysk. Ale ogromne te ryby. Ja pierdziele, nie widziałem takich ryb jeszcze. Mega duże. No i tak tutaj jest. Fajne góry tutaj już się zaczęły. Wjechaliśmy tutaj w jakieś takie góry. Zaraz wam pokażę. To
to jest stacja benzynowa. Tam jakieś w ogóle, to tu w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy. Nie wiem co tu, tu jacyś tacy ciemni ludzie. Nie wiem co za ciemni ludzie. Jakieś plemiona, tam jakieś też takie miejsce jakieś. Jakieś, nie wiem co tu. I tutaj taka fajna góra. Tutaj jakaś taka duża góra przed nami. I tu już właśnie dużo jakichś takich fajnych właśnie miejsc się zaczyna robić. Co tam robicie? No, taki dość duży postój, dość duży przystanek. O, tam jakaś ten, chyba świątynia tutaj zaraz od razu. Czy nie wiem co to. No nic, trzeba trochę pochodzić, rozprostować kości, odpocząć i jechać dalej, bo dopiero połowa drogi przed nami. Dopiero pokonaliśmy 300 km i jeszcze kolejne 300 przed nami. Nie wiem, czy to już mówiłem, czy nie, ale chyba jeszcze nie, że auto na szczęście nie pali dużo, bo tylko 6 litrów na 100 km w trasie, także chociaż tyle dobrze. A załadowane jest po brzegi, bo 6 ciężkich waliz, bardzo ciężkich, dodatkowo 3 osoby, a to jakieś tam biedne 1,5, ale jedzie się tak cały czas 120, 110, 120, 110, 120, cała taka trasa. Trzy pasy cały czas w jedną kierunku autostrada, ale cały czas jednak jest wypełniona samochodami, tirami, jakimiś takimi różnymi rzeczami, więc no nie da się jechać szybciej. W ogóle ograniczenia cały czas są na 120, także, ale jest okej. Jedzie się przynajmniej spokojnie, fajnie, pomału, w miarę bezpiecznie, także wszystko jest dobrze. O, jak tu ładnie wygląda, kolorowo. Ładnie. Fajne miejsce na odpoczynek w trasie. Bardzo fajne. No właśnie, ten pan to potwierdza i ten pan też to potwierdza, że fajne to miejsce i fajnie się jedzie. Tylko jakiś brzuch ma duży. Co kupujecie? Mixberry. Takie mixberry? Uuu, jakie ładne. Bardzo ładne. Box. 50 batów? To niedrogo. 50 jest zwykły, to nie 60. Uuu. To zaszalałyście, wzięłyście jakiś specjalny? Co oni tu mają? Jakieś dziwne rzeczy. A to jest chyba to zielone mango, jak się nie mylę. A to. Hello! What is this? Green mango? No, mango. Ah, okej. Maham, madam. Ah, okej. Ah, I try. Thank you. O kurde, to jest jakieś kiszone. Specific taste. Just a second, chcesz spróbować? Co to jest? Takie coś, nie wiem. Spróbuj, bo pan mi tam coś chciał dać. To jakiegoś patisona czy coś. Trzymaj, zjedz to, bo ja już nie chcę. To jest takie słodko kiszone coś. I co? No, dajesz. Wyraź swoje zdanie po tym gryzie. Patison. Nie wiem. Mango. What is this? This is sweet? Maran. O kurde, no to jest takie sweet and spicy. Sweet and spicy, yes? Dobra, zjedz to, bo ja nie chcę. Jeszcze ode mnie drugie. Thank you. Kopun kap, ale nie kupię. Dziękuję, ale nie kupię, bo nie smakuje mi za bardzo. Dobra, ja to chyba wyrzucę resztę. Zjadłem pół. Masz, próbuj sobie. To takie, wiesz co? Takie trochę słodko-ostre. Ale co to jest? On powiedział jakiś madam. Na to powiedział mango chyba, ale to tak trochę wygląda jak zielone mango. Zielone mango w jakieś takie marynowane. A na to powiedział madam, czy co on to powiedział, ale takie, ja już nie chcę. Średnie. Jakie masz mixberry. O, to ja bym chciał spróbować. To jest na trzech. Na trzech, to mi się podoba. Nie rób takiej miny krzywej, że na trzech. Jak tam? Daj spróbować. Dobra, bardzo. Nawet nie jest takie bardzo słodkie. Ale dobre. A jakieś zimne. Idealne. Świnia? No, jakaś taka świnia. O, świnia. Pig pork.
jest jakieś... Aha, bo są takie liście biorowe. Nie wiem, nie chcę nic za bardzo tego pana, bo ma takie bardzo takie egzotyczne rzeczy. Wolałbym... O, tutaj... A nie, tutaj ma pani chyba to, co ja chciałem zjeść ostatnio, ale... Ale tu też raczej się nie odważę, już poczekam na Phuket. To może być dobre, ale... Nie wiem, ja bym to bardzo chciał, ale chyba nie stąd. Ale na Phuket nie odpuszczę. Chyba jakieś faszerowane? Chyba faszerowane, czy w środku? Nie wiem. Ale tam ładnie nakraja. No kurde, bardzo ładnie to wygląda i chciałbym to zjeść, ale no, chyba nie na trasie. Kiełbaski. Śmieszne są te kiełbaski, bo są od razu z ryżem. Tam jest trochę mięsa, ryż i taki a la gołąbek, nie? Tylko bez kapusty. Mięso z ryżem, no. W takim, no, tak zapieczone. No a takie. O Jezu, jaka wielka micha. Pan ma taką wielką tą do mieszania. Ja pierdzielę, ale to chyba tylko dlatego, żeby być daleko od tego, żeby się nie zagotować nad tym, bo jakby tu stał blisko, to by się usmażył razem z tym czymś, co on tam smaży. Nawet nie wiem, co on tam ma, ale ma kij do mieszania. Tutaj jeszcze są te takie słodkie, te co jedliśmy w ostatni dzień w Pattayi. Takie z kukurydzą na mleku jakieś. O, tutaj pieczone banany. Hello. Banana, yes. Fried banana? Nie, fried banana. Ciekawe jak smakują smażone banany. Jedliśmy przecież. Jedliśmy? Kiedy? Ale nie tutaj, na Zanzibarze, pamiętasz? A, na Zanzibarze. Ale nie pamiętam, jak smakowały. Dobre były. Kurczę, ale muszę powiedzieć wam o pogodzie, bo jest tutaj oczywiście gorąco, standardowo około tam 30 stopni, ale jest już całkiem inne powietrze. Właśnie już takie troszkę podobne do tego, co jest na Phuket. Czyli po prostu wyjechaliśmy z tych wszystkich budynków, z tych wszystkich betonów, asfaltów, z tego wszystkiego. Są pomału jakieś już góry, dużo większa roślinność i od razu 100 razy lepsze powietrze. Czyli dalej jest gorąco. Dalej świeci słońce, tutaj taka trochę brzydka pogoda, ale tutaj piękne niebo tu koło tej góry. Ogólnie lekki wiaterek i 100 razy lepiej się tutaj już od razu oddycha, żyje i funkcjonuje, naprawdę. Czyli te duże miasta, te budynki ogromne, te wszystkie klimatyzacje, asfalty, betony i mówię, to wszystko to robi no niefajne coś. Czyli mieszkać w mieście, a mieszkać poza miastem, tutaj w Tajlandii zdecydowanie mocno wpływa na pogodę i na po prostu powietrze. Także cieszę się, że już właśnie jedziemy na Phuket pożyć trochę innym życiem, czyli takim egzotycznym bardziej życiem, czyli takim, no taką dżunglą trochę lasem, trochę świeżym powietrzem właśnie, czyli no kurde lżej, bo jednak te duże miasta tutaj po pierwsze są dość mocno zanieczyszczone, dużo skuterów, dużo spalin i tak dalej. Dodatkowo właśnie mówię, gorąco przez to wszystko, a poza miastem jest naprawdę tak jak, no jest tak jak ma być, idealnie. Krótki urywek z trasy. Trasa ogólnie cały czas bardzo dobra. Czyli jakaś tam dwu albo trzypasmowa. Teraz jedziemy gdzieś tak troszeczkę przez jakieś takie wioseczki, miasteczka i tak dalej. Dużo palm po drodze, dużo jakichś górzystych terenów, bo teraz właśnie bananowce, drzewa bananowe. No i tak mniej więcej wygląda już za Bangkokiem, tam ze 100 km za Bangkokiem. Mniej więcej cały czas tak się trasa ciągnie, tylko teraz troszeczkę pogoda się pogorszyła, więcej chmur, to tak mniej tam w oddali widać, że są właśnie góry zachmurzone. No tutaj po lewej jakieś góry. No, wcześniej było, jak była ładniejsza pogoda, słonecznie bardziej, mniej chmurek, to było trochę ładniej. Teraz już tak troszeczkę ciemno się robi, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Zimno. Zimno? No, bo jest 28, nie ma 30. Dlatego. Przed chwilą kropiło po drodze, teraz już nie kropi. No, tak powiem wam, że tutaj to już tylko dżungle. Tu już tylko lasy palmowe, bananowe. No i ogólnie już nie ma wieżowców, nie ma już... Ale za to jakie miłe powietrze, takie kurcze, takie przyjemne powietrze. Nie to, co tam w tych budynkach. Dobra, idę najpierw siku, później może jeszcze coś powiem. Chodzi sobie taka wielka, czerwona mrówka. A tu
tutaj na przykład siedzi sobie gekon taki, taka jaszczureczka. I za chwilę pewnie ta jaszczurka zaraz zje tą mrówkę. Ale co chciałem powiedzieć? Właśnie to chciałem powiedzieć, że właśnie troszkę inny kraj. Kilkaset kilometrów w dół, poza te budynki, poza to wszystko, to właśnie tak, dużo, dużo, dużo więcej natury, dużo, dużo lepsze powietrze, a nie wieżowce i nie to wszystko, co tam się dzieje, nie to wariatkowo, bo tam to takie trochę wariatkowo, ale my lubimy też czasami to wariatkowo, dlatego tam byliśmy przez 2 miesiące, ale tutaj właśnie widzę, że właśnie więcej się poopalamy, więcej poobcujemy z naturą, powdychamy świeżego powietrza. No tu będzie całkiem inaczej, na pewno będzie całkiem inaczej niż było przez ostatnie 2 miesiące i fajnie, naprawdę bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, że właśnie więcej zielonego, mniej betonów, więcej zdrowego powietrza, mniej tych spalin, mniej tego wszystkiego, także to mi się podoba. Zostało nam ostatnie 85 km na miejsce, do którego się obecnie udajemy. Krótki, bardzo krótki postój, tylko siku i jedziemy dalej, żeby już nie przedłużać, żeby przed 19 być na miejscu. Piękne, piękne palmy. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Tylko pogoda troszeczkę się tutaj popsuła. Ale jak była ładna pogoda, to było bardzo, bardzo ładnie. Dotarliśmy na miejsce. Słuchajcie, no pokój okej, bardzo w porządku, ale chciałem tylko wam łóżko pokazać, nic więcej tutaj nie będę pokazywał, bo za bardzo nie ma co, ale łóżko to po prostu jest jak pas na lotnisku, normalnie stąd by samolot wystartował, ja nie wiem, ono ma 1, 2, 3, chyba z 3 metry, łóżko ma z 3 metry szerokości, takiego łóżka wielkiego jeszcze nigdy nie widziałem. Widziałeś kiedyś takie łóżko? Tak wygląda cały pokój wejścia. Ogólnie pokój bardzo duży. Tu jest wyjście, jesteśmy na parterze. Tyle metrów kwadratowych prawie, co byśmy mieli to mieszkanie teraz. No, no i tam łazienka. Ale pokaż wannę. Wannę? Wanna jest! Ja cię pewnie. Jak ładnie pachnie, szkoda, że nie możecie poczuć, jak tu ładnie pachnie. Łazieneczka taka, o, ładna, duże lustro. Ale wanna ogromna. Uuuu, jaka wanna, to jacuzzi, a nie wanna. Ujacie, toż to woda będzie się całą noc lała, żeby zapełnić ją do pełna. O kurde, jakie... Ale ja bym się tego wykąpała. O kurde, tutaj powiem wam, że to wygląda w ogóle nie jak... To wygląda jak ten. Ja pierniku. Co? Ja w wannie będę spała dzisiaj. W wannie będziesz spała? No powiem ci, że zmieściłabyś się. Pierniką. Przecież a suche to? No. Jacie. Ale wielka wanna. Taka jest ja. No to jak właśnie jak taki, no, taki zaułek, taki zaułek spa. Ogólnie jest bardzo ładnie. Bardzo nam się podoba. Idziemy teraz tylko jeszcze na kolację coś zjeść i idziemy zaraz spać, bo jutro znowu w drogę. No powiem tak, danie ogólnie smaczne, no smaczne. Jeśli chodzi o chicken basil, kurczę, słabe światło, słabo widać. O, teraz widać dużo lepiej. Tutaj dziewczyny wzięły 2 zupy. Co to masz za zupę? To miam. To miam, ale powiem ci, że... Mało kolorowa. No, mało kolorowa. To miam jest zawsze czerwone. No właśnie. Co to za to miam, który nie jest czerwony? No, a Emi? Marasołek. Marasołek taki. I to jest taki rasołek, że nie trzeba go w ogóle solić. Tajski rosół. Tajski rosół. A tutaj są resztki z 3 dań złożone na jednym talerzu, które zamówiliśmy. Tylko co chciałem powiedzieć, że dania takie, no po Pattaji jesteśmy przyzwyczajeni do troszeczkę, widzę, większej jakości niż tutaj, co się zatrzymaliśmy w tym hotelu. A ceny tutaj są tak średnio 3-4 razy droższe. 18. Zupa kosztowała 215, a jak zamawialiśmy przez Graba sobie do domu, to kosztowała 60, ale innego miejsca. No, no tak średnio naprawdę 3-4 razy drożej w tym hotelu, w restauracji jest niż w Pattaji na mieście. A tutaj wioska, tylko że hotel. No kurde, bardzo drogo. Ale zjemy. Dzieje mi, że takiej to ja też nie. Taką to żeśmy w Zoo widzieli, co? Nie. Ej, ta była tam w tym Underworld. No, taka... To jest gekon, a nie jeszcze dobra. No właśnie, ale wielka, oh my gosh. No. Ej, patrz, tam u góry też chodzi. Gdzie? Tam wyżej. No. A tam jakieś coś inne. O jacie, co to jest? Widzę, widzę, no. Widzę. Co to a jest? A tam malutka jeszcze odleciła. O,
ale ogromne.